Witam Was, kochani moi, w kolejnym filmiku dotyczącym Muse Score. Kolejny filmik, kolejna rzecz. Moi kochani, dzisiaj pokażę Wam menu, które mamy przy partyturze. Jak najedziemy na nutkę i klikniemy prawym przyciskiem, to mamy takie menu do wstawiania różnych rzeczy i tym się dzisiaj zajmiemy. Moi drodzy, mamy tutaj, już Wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Klikamy sobie, tylko wyłączymy pisanie nut. I mamy nutkę. Tu mamy ustawienia, ja o nich za chwilę opowiem. Natomiast mamy coś takiego, jak dodawanie rzeczy, prawda? Tekst, prawda? Tutaj mamy to samo, ale mamy to tutaj również i to się zaraz zobaczymy. Mamy tutaj tak, tekst, wstaw, przepraszam, takty. Takty, mamy tak, wstaw, takt, no to wiadomo, wstawiamy takt. Możemy to oczywiście zrobić skrótem, klawisz insert, jeśli tylko go tutaj znajdę, jest insert, prawda, insert, o. Dodajemy tak, prawda, pyk, dodajemy tak, prawda. Insertem dodajemy takt, tylko musimy mieć zaznaczony takt, prawda? Jakiś, żeby było odniesienie do taktu, prawda? To samo w drugiej linii powinno się zadziać to samo. Jak zwykle oczywiście miałem rację. I tak się też dzieje. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj dodać, to wstaw ilość taktów. Na przykład 6 taktów, zatwierdzamy enterem, jest 6 taktów, moi kochani, nie może być inaczej. Kolejna funkcja taktów to jest dodaj jeden takt i dodaj takty. Tutaj widać, te funkcje się powtarzają. Widać. Przechodzimy na zakładkę ramki, to tutaj mamy ramkę, ramkę poziomą, ramkę pionową, wstaw ramkę tekstową, prawda, możemy wstawić ramkę tekstową i wtedy sobie pisać tutaj jakiś tekst, prawda, ja to cofnę, momencik, możemy oczywiście ją wyciąć, też i tutaj mamy oczywiście różnego rodzaju ramki, które możemy wstawiać. Teksty. Możemy wstawić tytuł, podtytuł kompozytora, autora, słów, nazwa wyciągu głosu, prawda, jeśli na przykład mamy, chcemy flat, no to piszemy flat. Teksty pięciolinii, symbol akordu. Tutaj się zatrzymamy. Symbol akordu. Najlepiej jest zrobić to w ten sposób, żeby zaznaczyć sobie nutkę, na której chcemy oprzeć ten akord. Ja to tak zrobiłem. I teraz dodajemy sobie symbol akordu. Ja to może usunę, żeby Wam to pokazać. Mamy tutaj nasz dźwięk. Ustawiamy sobie tekst, symbol akordu i tutaj piszemy, jak zauważyliście, pojawiło nam się okienko i tutaj piszemy sobie, bo to jest akord C-dur, akurat to piszemy sobie C-dur, pyk. I teraz, moi drodzy, tak, to jest C-dur, może on być tutaj, możemy go przenieść, ja tylko zaraz tutaj przeniosę, możemy go przenieść w dowolne miejsce, jest bardzo elastyczne to. Tyle, że zobaczcie, jest tutaj taka linia i on podąża za tym taktem. I teraz, jeśli ja wezmę teraz i skopiuję to i wkleję w inne miejsce w naszej partyturze, prawda, to on mi się kopiuje z tym akordem, zauważcie. Był tu F-dur, kopiuję, wklejam
i mam C-dur. Czyli akord, jeśli przypiszemy do dźwięku konkretnego w partyturze w takcie, to on będzie w tym takcie i jeśli go będziemy kopiować, to nie będziemy musieli na przykład potem po prostu nie będziemy musieli powtarzać się w tworzeniu tych symbolów akordów, tylko po prostu jak będą się powtarzać nam tutaj wartości, to będziemy mogli to łatwo i szybko zrobić, jeśli chodzi o akordy. Cóż tu jeszcze mamy? Zobaczmy. Teksty. Imiona instrumentów. Tutaj mamy możliwość ustawiania czcionek. Prawda? I też możemy sobie napisać, powiedzmy, fagot. Coś mi tutaj nie chce współpracować, jak bym tego chciał, ale zaraz to zobaczymy sobie. Teksty, zmiana instrumentu. O, właśnie. Trzeba zaznaczyć tutaj. Zawsze trzeba zaznaczyć jakąś frazę albo nutę, bo on się wtedy do tego będzie odnosił i tutaj teraz możemy sobie zmienić i nazwać. I nazwać na przykład fagot. I w tym momencie mamy, prawda, że to jest fagot. Oczywiście on się tutaj zrobił, albo tutaj Enter się zrobił, przepraszam, mocniej. Klikamy gdzieś obok i mamy fagot. Możemy oczywiście, to też jest giętki, że tak powiem. Możemy go tutaj umieścić, możemy go umieścić tutaj. Także mamy manipulację, mamy manipulację. Oczywiście w każdej chwili możemy go wyedytować. Tutaj są możliwe dostępne czcionki. Możemy sobie zmienić, a czemu nie, na jakąś finezyjną. Chodźmy, czy to się w ogóle da zmienić. Powinno się dać zmienić. Zaraz tutaj zaznaczymy to po prostu. O, i wtedy być może uda nam się to zrobić. Zamienimy czcionki na jakąś finezyjną. I oczywiście jest finezyjna czcionka. Czemu nie? Prawda. Jest tu napisane fagot, pewnie jest to czytelne, a możemy sobie tutaj te czcionki też zmienić. Zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj dodawać. Teksty, przejdźmy do tekstów. Palcowanie możemy dodawać, to o tym już mówiłem, prawda? Możemy sobie dodawać palcowanie i na przykład, powiedzmy, tutaj będzie drugim palcem, damy ten dźwięk i tutaj jak zauważycie, jest dwójeczka elegancko zrobiona. Ja mam to trochę powiększę, żebyście mogli to zobaczyć. Jest tutaj dwójka, więc spokojnie możemy sobie tutaj, a na przykład ten dźwięk, powiedzmy, grajmy palcem piątym, a czemu nie? Bo szóstego już nie będzie. I mamy tutaj u góry. Albo tylko tutaj przesunę lekko, żeby było widać. Mamy palcem piątym. Także palcowanie też możemy tutaj sobie wpisywać właśnie w tym menu podręcznym, o którym tutaj dzisiaj mówię w tym odcinku. Teksty. Co my tu jeszcze mamy? Słowa możemy sobie wpisywać. Basso continuo. W ogóle możemy tutaj poszaleć. Moi kochani, już zaraz zobaczymy dalej. Co tu mamy jeszcze? Oznaczenia tempa możemy. Możemy też sobie pisać oznaczenia tempa. Jak widzicie, się już nam oznaczenie tutaj pojawiło i możemy sobie je zmieniać. Ja je tylko przesunę, żeby ono było widoczne. I w każdej chwili możemy je sobie zmieniać, prawda? Bo już jakby pokazywałem w wcześniejszych odcinkach, natomiast tutaj tylko po prostu przywołuję te opcje, mówiąc o tym. Oczywiście wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie ze skrótami, możecie używać skrótów. To jest bardzo fajne. Linie. Możemy dać łuk, crescendo, diminuendo i to samo, prawda? Przenosik oktawowy na przykład możemy od tej nuty sobie zastosować. Tyk. I już jest, moi kochani. I już jest. Zobaczymy, czy program realizuje to. Zrealizował tylko przez pewien okres czasu. Przez ten takt.
przez ten tak, ja to może cofnę, spróbujemy zrobić przez dłuższy okres. Zaznaczmy taki takt. Bo jeśli zaznaczymy frazę, to on powinien to zrobić na dłuższej frazie i tak się też dzieje, zobaczmy. I dokładnie się tak dzieje, jak mawiałem. Także wszystko tutaj jest intuicyjne, tak jak mówię. Jeśli pooglądacie te filmy i będziecie robić to tak, jak ja tutaj mówię, prawda, możemy zakotwiczona nuta na pięciu linii, prawda, oznaczenie, prawda, tutaj zrobić. I mówię, szybko dodawać, te same rzeczy możemy dodać tutaj, więc w zależności od tego, jak to woli, czy możemy z tego menu, czy możemy tutaj przy nutkach sobie to tutaj zrobić. Myślę, że nie będzie problemu z obsługą tego menu, bo jest dość transparentne i proste. Jeśli będziecie mieć problemy, oczywiście pytajcie w komentarzach. Ja na pewno odpowiem na różne pytania dotyczące. Ale zobaczmy tutaj. Właściwości pięciolinii mamy. Mamy tutaj mnóstwo opcji. Mamy styl grupy, linię, odległość linii. Możemy ustawiać sobie tutaj. I różnego typu rzeczy możemy sobie tutaj robić. Tutaj akurat mamy bandę tylko, więc mamy tutaj pełna nazwa instrumentu i skrót nazwy instrumentu. I możemy, jeśli się nie mylę, możemy to zmieniać. Oczywiście. Możemy na przykład napisać sobie akordeon. Mamy bandeon. Mam kapsel włączony. Akordeon. Skrót ACC napiszemy z angielskiego i klikniemy sobie i możemy sobie kliknąć zastosuj. OK. I już w naszej partyturze pojawia się nazwa akordeonu. Nie wiem, czemu jej teraz tutaj nie widać, ale w pewnym razie ona będzie na pewno się tutaj pojawi. Kolejna rzecz tutaj, którą możemy tutaj wyedytować, to jest podział pięciolinii, momencik, teraz zobaczymy tutaj jeszcze. Tak, co my mamy tutaj? Właściwości taktu, no to mamy widoczne, prawda? Mamy tutaj bez laseczek, widoczne, prawda? Długość taktu, prawda, mamy tutaj różnego rodzaju tryb numerowania taktów, mamy automatyczny ustawiony i różnego rodzaju tutaj opcje taktów możemy sobie ustawiać. Wytnij, kopiuj, zmień, kopiuj do schowka, zamień ze schowka, zaznacz, edytuj element, styl, możemy sobie tutaj wybierać i ustawiać różnego typu opcje, więc tutaj mamy naprawdę multum możliwości. Myślę, że do pisania, wypisania nut, te wszystkie, które pokazuję tutaj w MusaScore, są bardzo takie jasne po prostu do zrozumienia i będą dla Was jasne do pokonania tej bariery przed właśnie światem nut, bo to też o to chodzi. I po prostu spróbujecie swoich sił w pisaniu nut, nawet jeśli ktoś gra ze słuchu, to może spróbować sobie na podstawie odtwarzania tego dźwięku nawet, może spróbować sobie podziałać trochę coś więcej niż tylko po prostu, prawda,
niż tylko granie ze słuchu, ale też może na przykład sobie ułożyć jakąś melodyjkę fajną, po prostu metodą prób i błędów i zdziałać cuda w tym programie, bo można naprawdę dużo rzeczy różnych ciekawych zrobić. Także ja Wam za dzisiaj dziękuję, zapraszam Was do kolejnych moich filmów na moim kanale. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam Was do następnego filmu. Już niebawem Muza Score, kolejny film. I widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich i zapraszam do oglądania następnych filmów. Trzymajcie się, moi kochani. Do następnego. Cześć.